Liga broni, Liga radzi, Liga nigdy cię nie zdradzi. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Spomalowanego. Spomalowanego, w którym będziemy omawiać weekend rozgrywkowy 7-8 listopada. A jest ze mną szanowny kapitan Prokamu, TCZ, Adam Serkowski, zwany witam przez wszystkich Serczyk. No i witam was prowadzący, Piotr Wojciechowski, kłaniam się. Cóż my tam mieliśmy mówić? No pierwsze, plusy, minusy? Plusy, minusy oczywiście, plusy i minusy. Plusy, minusy, Sergio może zacznie. To ja zacznę. W tym weekendzie rozrywkowym dałbym plusa za pracę sędziów. Jeżeli mógłbym tak powiedzieć, była ona lepsza niż było to w poprzednim, więc na plus, idziemy w lepszym kierunku. No a jeżeli chodzi o minus, może taki mniejszy minus, za pracę stolika, który dla niektórych stety, dla niektórych niestety, powpisywał różne rzeczy różnym innym osobom niż tym, którym powinien. Dla niektórych to na korzyść, dla niektórych na niekorzyść, no ale ogólnie musimy obiektywnie spojrzeć, że trzeba wpisywać obiektywnie wszystko, tak jak było zgodnie z rzeczywistością, więc tu taki mały minus. Potem jeszcze taki prywatny mały minus, oglądając pierwszy odcinek Spomalowanego w tym sezonie, stwierdziłem po prostu nagminny brak komentarzy, więc za to minus. Miejmy nadzieję, że ten odcinek będzie lepszy. Będzie lepszy, bo będzie lepszy, bo jesteś. Także miejmy nadzieję, że tu w tym tygodniu będzie lepiej. No na pewno będzie lepiej. Mamy gościa w postaci Sergia, więc na pewno będzie lepiej. Będzie komentowany każdy z meczów. Dla tych, którzy nieuważnie słuchali skrótów z poprzedniego Spomalowanego, Sergio tutaj powiedział, że jakaś dziwna muzyka elektroniczna. Nie, to Sergio nie jest dziwna muzyka elektroniczna, tylko to jest Marek Biliński, klasyka muzyki elektronicznej, polskiej muzyki elektronicznej. A ja tylko powiedziałem, że brzmiało to jak ze starych gier Atari. No to, bo to tak mniej więcej, bo to te czasy. Dobrze, może ja przejdę do swoich plusów i minusów. Plus rzeczywiście za sędziowanie i tu się zgadzam całkowicie z Sergiem. Mieliśmy w sobotę sędziego Patryka Mikołajczewskiego, który ogarniał i uczył młodych sędziów. I za to mu bardzo dziękujemy. W niedzielę za to mieliśmy parę mężnych, prężnych sędziów z Trójmiasta, którzy również dali radę. Cóż, taki mój minus również, taki minus o plus, bo po pierwsze to jest plus dla tych osób, które się dzielnie uczą statystyk i już dają jakoś tam radę, i minus dla tych, którzy nie dają rady, tak jak Sergio zauważył i nie tylko on. Zresztą na kamerze nagrany nie wirtualny, tylko słowny protest Piotra Samojły o jego statystyki z soboty. No tak, Piotrek, masz rację, tylko oni się uczą, tak? I to nie jest ten proces wyboru tych ludzi, którzy będą mieli siedzieć na stoliku, nie może się odbyć bez odniesionych ran. No tak musi być. I mam jeszcze jednego plusa. Zgłosiły się trzy młode osoby, które będą chciały się uczyć tylko i wyłącznie statystyków, i to będą osoby, które będą dyspozycyjne tylko i wyłącznie dla nas, bo nie są sędziami koszykówki, oni będą tylko i wyłącznie statystykami i będą na ogarnie statystyki i nie będzie mógł ich zabrać w swoje posiadanie pan Marcin Gucwasz, to szef obsad Pomorskiego Kręgowego Związku Koszykówki. Uprzedzam wszystkich już przed tym i to jest też duży minus. W następny weekend, bo oglądacie to prawdopodobnie w czwartek, piątek, następny weekend może być problem z sędziowaniem, bo już mi pan Marcin Gusław powiedział, że no Piotr, szykuj nóżki do biegania. Czyli może być tak, że ja z młodymi sędziami będziemy sędziować następny weekend talkowy. Ja się z tego powodu nie cieszę, ponieważ po pierwsze noga mnie boli po ostatnim weekendzie, a po drugie będą naprawdę dobre mecze i dobre spotkania, więc nie chciałbym takich sytuacji jak na przykład w pierwszym weekendzie, gdzie sędziowałem Prokam i Polfarmę.
gdzie moja zła decyzja w pewnym momencie zaważyła na tym, że się zagotowało na boisku. Ja sobie z tego zdaję sprawę. No i cóż, no, ja się będę starał, tak? Młodzi już też nie są tacy młodzi, już są, już mieli parę przesędziowanych meczów i na boisku, i na stoliku. Troszeczkę się, mam nadzieję, ogarnęli i to będzie prawdopodobnie wyglądało lepiej. Ale wszystko zweryfikuje boisko. I co? I mamy tak, i mamy nagrody. Mamy najfajniejszy moment z pomalowanego, rozdajemy nagrody. Tak, tym razem będą one rozdane inaczej niż zawsze. I to tylko Sergio rozdawał te nagrody. Tak, ponieważ zawsze były nagrody rozdawane zawodnikom z zespołów, które wygrywały mecze i spotkania. A ja tutaj tak sobie zaplanowałem, że wybraliśmy mecze, które były na styku, które były bardzo zbliżone wynikiem do siebie. I taki na przykład meczem był Starsi Panowie z Salusem, wygrany przez Starsi Panowie 5 punktami. I drugi mecz Oshii. Ale to się nie nagrywa. Sport. Nie nagrywa. Team z Bolmetem, który został wygrany 6 punktami przez Oshii. I postanowiliśmy za to, że te mecze były bardzo na styku, wyróżnić po jednej osobie z każdej drużyny. I tak, za mecz Stars i Panowie Salus, z drużyny Stars i Panowie, za bardzo dobry, przyzwoity kolejny mecz, Krzysztof Link dostanie podwójne zaproszenie na mecz Trefla Sopot. A z drużyny Salusa, za również bardzo dobry mecz, Krzysztof Gąszczyk, kapitan zespołu. Gratulujemy serdecznie. Również zaproszenie podwójne na Trefla Sopot. Krzysiek Gąszczyk dostaje jeszcze tę nagrodę dlatego, że bardzo mocno dba o zespół. Że tak powiem, stara się ich ogarnąć, a widać, że są kłopoty kadrowe w tym zespole. Dobrze, a teraz podwójne zaproszenia na Polfarm Starogard Gdański i za mecz Oshii PJ Sport Team z Bolmetem ze zwycięskiej drużyny Oshii. Nagrodę dostaje za bardzo dobry wynik w tym spotkaniu Piotr Lewandowski. Czyli Siwy? Czyli Siwy. A z drużyny Bolmetu również za bardzo dobre staty, za 100% za 2, 42% za 3. Parę zbiórek, bardzo, bardzo dobry występ. Tomasz Dębek. Dostaje Tomasz Dębek i ja chciałem powiedzieć tak, rzecz, że my te bilety mamy na mecz 14 listopada, więc w sobotę. Tak, czyli od razu już zapowiadamy, żeby Szykowali. Tak, żeby się szykowali. Myśmy to dali Bolmetowi i Oshii, czyli no Bolmet, czyli chyba zdążą, tak, zdąży, bo Bolmet gra. Oshii gra o 16, także zaraz po meczu mogą jechać, także gratulujemy i od razu sobie szykujcie tak, żebyście po meczu pojechali sobie na Polfarmę. I zdążyli. A ja postaram się umieścić jeszcze dzisiaj informacje w internecie o tym, że takie nagrody zostały przyznane. Tak, dokładnie. Ty pięknie mówisz. No dobrze, my mamy nagrodę przyznane. Teraz o nagrodzie powiedz tej ładnej, która tak, czeka na... Pięknej? Tak. Tak. Opowiem wam anegdotę. Jak tą oto książkę powiedziałem sobie, pokazałem Sergiowi, poprosiłem go, żeby zobaczył, jaka jest dedykacja. Przeczytał dedykację i stwierdził, że taką sobie dedykację chciałeś sprezentować, bo przeczytaj może, Sergio. Dedykacja, tutaj Piotr mówi, że dostał książkę od pana Andrzeja Pluty z dedykacją, więc ja otworzyłem, jest napisane dla najlepszego rzucającego za 3 punkty w talku i zacząłem się śmiać i mówię, czy specjalnie poprosił dla siebie taką dedykację, ale mówi, że to jest nagroda dla najlepszego rzucającego za 3 punkty w talku, którą dostanie ten, kto w sezonie zasadniczym rzuci. Czy będzie miał najlepszą skuteczność za trzy punkty. I to będzie dla niego nagroda. Z dedykacją, żeby nie było, bo na razie tylko my widzieliśmy, żeby nie było. Jest podpis pana Andrzeja Pluty. Podpisywane, jak było widać, w Bydgoszczy na turnieju kadry.
Chciałem przypomnieć i zaprosić, jak zwykle, do Great Escape. Chodźcie do Great Escape, namawiajcie inne osoby. Oni to fundują wejście dla jednej z pierwszych trzech ekip do swoich pokojów zagadek. Czy jeszcze o czymś mieliśmy mówić? Chyba wszystko. Tak? No dobrze, chyba ogadaliśmy wszystko. Zapraszamy Was za chwilkę do oglądania skrótów. Tym razem skróty będą z podkładem i z komentarzem. Więc cieszcie się, Sergio się cieszy, a my się już żegnamy. Będę miał szansę obejrzeć mecze, które mnie ominęły w ten weekend. Tak. Znaczy co, żegnamy się i na razie. Trzymajcie się. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. Jak tam zgubił, nie. Jaro rzuca za trzy i od razu celnie o tablicę. Profesor Jaro. Jesteśmy przy meczu Devils. Dream Team. Mecz numer 1 w sobotę. I co powiem? Który zakończył się wynikiem 74-32 dla Devilsów. W kwartach wyglądało to. Pierwsza kwarta 16-0 Devils dla Devilsów. Druga kwarta 22-10. Trzecia kwarta 17-14 i czwarta kwarta 19-8. Najlepszymi zawodnikami byli, jeżeli chodzi o drużynę Devils, 19 punktów Dawid Topolski, 16 punktów Piotr Borys, 13 punktów Dominika Szybowski, Planet, wow, i 10 punktów Jarek Kubak, czyli tak. Jeżeli chodzi o drużynę Dream Team, Karol Wojtaś 14 punktów, po 6 punktów Marcin Ormianin i Piotr Hajek, Rafał Roik 4 i Mateusz Borzyszkowski 2 punkty. Co, coś tu się dzieje? Uwaga! No, w swoim stylu, tata. O! I podobna odpowiedź. Młodość. Była nie wróciła. Tak, to był dzień. To był dzień planeta. Popatrz. Tak. No ja zawsze mówiłem, że będzie taka edycja, którego to będzie właśnie edycja planeta. Tak. No. Będzie mógł kręcić młynki. No dokładnie. I tym podobne. Uwaga. O. Rafał Roik, który się nie mógł w ogóle wstrzelić tego dnia, tam w kuluarach mówił, że chyba pierwszy raz od miesiąca trzymał piłkę razem z Piotrem Hajkiem. No ale za to w niedzielę. Tak? Oj, 15 punktów. Tak, Rafał, tak. No ale do tego meczu jeszcze przejdziemy. O, tu, o, kontra. Orka! Jeszcze z faulem. And one! Brawo, Orka! I? No, któż by inny, na planecie. Pomyka. Olo na trybunach, planecie pomyka. Musiał mi coś obiecane, może PlayStation 4. Ostatnio moda taka, wszyscy kupują. Nie. Planet jest pacjentowcem. Nie ma to tamto. Dobra, nie będę zdradzał. W domu miałem peceta w planeta. 2K16 się ściągało, bo planet był limitowany. A ja nie. No dobrze. I co? No, jesteśmy w połowie. Co powiemy? Może powiemy, o, widzimy w drzwiach Hetmana, który rozglądał się. Dream Team jest chyba przed wszystkimi meczami takimi, które może jeszcze wygrać. Tak mi się wydaje. Znaczy nie śledzę, nie wiem na jak oni tam... Znaczy oni grali z Wami, grali z Devilsami, grali z... Z kim oni grali? Jeszcze? Z Mometem. Mhm. Ten mecz pierwszy, który im się totalnie nie udał, a mogli im chyba troszeczkę bardziej powalczyć, przegrali. A pamiętam, to oni grali przed nami. I grali jeszcze. A, i z Polfarmą grali.
Także czekają ich takie mecze, które, z których nie są bez szans. O, orka, piwny. No muszą liczniej chyba przychodzić na te mecze. Bo jednak no, mają problemy, jak przychodzi spadłem. Mało osób, to no, kondycyjnie też ciężko, nie? Uwaga, Piotr Borys, nie? O, gdzieś? Zoidzik. Będą w poprzednich kadencjach zawsze się ze mnie śmieli, że zespołowa gra, tak. No ale co? Jak patrzycie na Devilsów, no to przede wszystkim zespołowa gra. No ale grają. O, Piotrek trafił w końcu. Co się dzieje? Zamieszanie, to piłka. I Piotr Hajek chyba kolejne punkty takie. No, coś czuję, że Lloyda to im będzie brakowało, jak Lloyd wypłynie, to... No, jest znaczącą personą. No, człowiek jak kijem. No, mówmy coś, o, piękna akcja. Co tu dużo mówi, to trzeba oglądać, po prostu. Dobra, starci panowie, ja to blurowani przez mecze. Powiem live. O! Tak, kamera zdążyła na te punkty. No Karol dużo wnosi do tego zespołu, nie? No, przede wszystkim szybkość, taką świeżość, nie? No tak, no jak kto tam ma, no, że tak powiem, bardzo szybko biegać, jak nie ma ani Wojtka, ani Graby, tak? No. Ale Graba teraz po prostu nie był obecny, czy on... Nie, no gra, chyba na pierwszym meczu grał, tak się wydaje. No, przechwycił Karol. Wow! Niesamowite. No miód. Na was się też tak patrzę, ale wy nie jesteście tacy... Flex. Nie elastyczni, tacy... nie macie takiej miękkości w graniu. Moim chłopakom brakuje luzu? Dobra, kończymy, bo nam się kończył skrócik. Skończył się, mamy planszę i zapraszamy za chwilkę do oglądania następnego skrótu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I mamy już, kozłuje pan w pomarańczowych studentkach. Bardziej bym powiedział, że one na różowe wyglądają, albo łososiowe. Nie, no to nie. No, łososiowe. Bajer przy piłce i jesteśmy przy meczu, mi się ukazuje. Jesteśmy przy meczu Starki Panowie, Sal. Ten mecz rozpoczął się w składach 4x4. O! Czekaliśmy na Siwego. Może tak, no może jak jestem bardziej zainteresowany, to ja przeczytam tutaj. O! Typa! No ale Bajerowi była potrzebna zbiórka. O, czekamy co się stanie. O, ale krzychu, wyjmijcie pasy. No w końcu nagrodę dostał, tak? Za coś dostał. No, punkt punktu księdza, również nagrodzone. Wynik tego meczu 49 do 44 do Salusa w kwartach. To ciekawe. Bardzo zjawisko, bo te kwarty kończyły się tak, 12 do 10 dla Starki Panowie, 1 do 2, to nie jest pomyłka, 1 do 2 dla Salusa, trzecią kwartę również wygrał Salus 21 do 11 i ostatnią kwartę dogoniliśmy i przegoniliśmy Salusa i wygrywając tą kwartę 25 do 11. No to ciekawe z tak, jakbyśmy zobaczyli, nie, to nie zobaczymy, musiałbym wejść głębiej w statystyki, no to teraz nie ma czasu. Ale tak, ale parę razy się zmieniło prowadzenie, a mi się chyba teraz za 3, tak jest. Końcówkę jakby Salus, nie wiem, czy kondycyjnie, bo końcówkę widziałem tego meczu. Nie, mieli przewagę i tak no siedli trochę, albo nie wiem, albo...
Mi się wydaje chyba, że obrona. Myśmy zaczęli jakoś tam normalnie funkcjonować w tej obronie. O, i punkt pani Anity, czy Ali? Pani Ali. Pani Alicja Grzybowska rzuciła punkty. Jedna z dwóch grających pań u nas w lidze. Biały przy piłce. Tego nie widzimy, ale zaraz zobaczymy. To była piękna. O, no, miło się patrzyło. No ma coś sobie już kiedyś. Jak... Nie no, sportowa Politechnika, tak? Gdańska. Drużyna juniorska, więc... Biały musi to wygrać. Mamy wynik 28-19, czyli Saus prowadzi. Tak. Oni tak właśnie mają problemy właśnie. Saus, jeżeli chodzi o zawodników, co? To tak mają problemy non stop ze składem. Bo kilka osób widzę, że się pojawia tam 2-3 osoby tak cały czas, jeszcze z poprzedniego sezonu, a... Wyszedłeś. Przez drzwi. Aha. Super. O, i teraz super kwata. Jedyny punkt będzie zdobyty? Nie. Jak to? To już jest czwarta kwarta. Tak, to jest czwarta kwarta. To po prostu wiesz, no tej kwarty, w której nie było punktu prawie. Myślałem, że powiesz, że rzuciłem trójkę, ale nie powiedziałeś tego. Rzuciłeś trójkę? Tak. Gratuluję. O, wybrałem piłkę nawet. Tak, to też widziałem ten moment. O, idę sobie tam i podziwiałem. Ten moment. Ale... A jak to jest? No dobrze. Ale wolno nawet na plusie. No cztery zbiórki, słuchaj. W obronie, trójeczka. Czekaj, no przy niewielu próbach nawet. Przy czterech. Weźcie 5% za 3. Sofna nam bardzo dużo dał. Graliśmy w tak eksperymentalnym składzie wtedy. Dlaczego? Eksperymentalnym? No zobacz, to jest na boisku. Jest Musi, ja jestem, Sofna. Tak? Generalnie z pierwszej piątki mamy tylko Miśka i tego. Łaki blok! Miśka i Krzysialinka. No to czwarta kwarta, a przecież ją wygraliście, no to... No tak, właśnie mówię, że to jest, wiesz, jak na nasze, jak na nasz potencjał na ławce, tak, to tak, no daliśmy radę jednak. Takim dziwnym, no Szłoman w obronie przede wszystkim, Szłoman w obronie, staraliśmy się też wysuwać punkty w ataku i widzisz, teraz już wyszedł Bayer na boisko, wyszedł Eddy. Biura, I Krzysiu robi to może. Krzysztof, że to robi. Po sobie wybrał. No i masz, już jest trzema. 21 punkt, 20 tak. Ale tu będą jeszcze akcje. Tu biały będzie szalał jeszcze. Tak, on miał chyba jeszcze faul ofensywny. Nie, biały jeszcze rzuci trójkę. Tak? No. Zastanówmy sobie wynik. To same osobiste, bo oni już faulowali. I tutaj biały chyba, że nie, no musi rzucić. Nie, nie ma trójki białego. Sekunda została. Nie ma na skrócie nie ma trójki białego. No i kończymy z opowiadką o tym meczu. Zapraszamy na następny oczywiście. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I witamy na kolejnym meczu. Podrzut, oczywiście piłka od razu poszła do centrum. Ja tu chodzę, ale punkty zdobywa Tomasz Lange. I no co, damy kapitanowi mówić o swoim zespole i o przeciwniku. Spotkały się drużyny Prokam TTZ z drużyną Wolmetu. No mecz ułożył się po naszej myśli. Zakończył się wynikiem 85-33 dla Prokamu. W kwartach wyglądało to następująco. Pierwsza kwarta 34-3. Druga kwarta to, tak jak podobnie w waszym meczu, nie owocowała w wyniki, bo w drugiej kwarcie było tylko 7-4 dla Prokamu. Trzecia kwarta 17-12, też wyrównana.
i czwarta, kwarta 27 do 14 dla programu. I teraz tak, jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. W drużynie Prokamu Piotr Samuju 26 punktów, Tomek Hibner 21 punktów, Tomasz Lange 11 punktów, Bartek Kosmaczew 10 punktów, Mateusz Papi 8 punktów i Kamil Laskiewicz, zwany Laską, 9 punktów. Jeżeli chodzi o drużynę Bolmetu, na listę strzelców wpisał się przede wszystkim Tomasz D. Nie widziałem tego! Powtórz. Tomasz Dębek 14 punktów, Patryk Fijał 12 punktów, Radosław Styka 5 punktów i Marcin Plutowski 2 punkty. Tutaj należy pochwalić drużynie przeciwnej Tomasza Dębka i przede wszystkim Patryka Fijała, bo się odblokował w tym meczu. Tak. Jak na niego te 12 punktów, gdzie mu nigdy nie siedzi, a tutaj mu się działo i przeciwko takiemu przeciwnikowi, no to brawa Patryk. No, jeżeli chodzi o nasz zespół, no dominowaliśmy przede wszystkim na tablicach tutaj, jeżeli chodzi o drużynę przeciwną. Chłopaki się naprawdę postarali, jeżeli chodzi o zbiórki. Bartek Kosmaczewski 14 zbiórek, Tomek Kinder 11 zbiórek, nasz najwyższy center Kamil Laskiewicz 9 zbiórek. Super. Jeżeli chodzi, nie znasz? Kamil Laskiewicz 9 zbióreczek i jeszcze Tomek Lange również 9 zbiórek. Także no na tablicach. Już słyszałeś, że tam słyszałeś od kogoś, że my z Laską jesteśmy rodziną. Tak? Tak. A od kiedy o tym wiecie? Znamy się 12 lat albo 13, a tak. Wiemy. Znaczy doszliśmy do tego przy nagrywaniu pomalowanego, który jak był Kibner gościem również. Aha. No to gratuluję. Nie, bo to taka piąta woda po kisielu, tak, ale. No ale jesteśmy rodziną. No mecz taki można powiedzieć trochę jednostronny, ale no tu też w drużynie Bolmetu zabrakło chyba też Błażeja. I Błażeja, który no bardzo dużo wnosi do gry. Wszystkim byłoby wam trudniej na zbiórce. Na zbiórce, tak. Chłopaki no, nie mogli się przebić przez obronę. No już zjebkę dostał, łaska, łaskiutka. Ja też dostałem chyba, ale to w niedzielę dostałem, albo w sobotę może też dostałem. I to dostałem od Piotrka Samuela. No, Radek czeka. O, ja bardzo chciałem pochwalić Marcina Plutowskiego, bo grając w pewnym momencie w Oshii był bardzo niewidoczny, a tutaj w Bolmecie widać, że rzeczywiście się przydaje, widać jego mądrość boiskową, taką dojrzałość. Nie traci piłek, wie kiedy może rzucić, wie kiedy musi podać. Super, a jak jego staty? Plutowskiego? No ma 100% za dwa, jeżeli chodzi o ten mecz. Rzucił jeden kosz, jeden kosz trafił. No, i widzisz. Dwie zbióreczki, no jedna w ataku, jedna w obronie. To jest dobra selekcja rzutów. Jeden przechwyt, jedną stratę stanowi. No to co? Sam. No wiadomo, no. Nie chodzi też o najważniejsze wykorzystanie punktów, ale jak się dobrze tą piłkę rozdaje czy podaje i dobrze broni, no to to reszta ma szansę na to, żeby zrobić. To jak już mamy tak długi skrót, to ja może poopowiadam, bo może nie wszyscy wiedzą. A można się pochwalić, bo jest się czym chwalić. Te dwie flagi, które wiszą logami Talku, ta flagi polskie. Jedna w starym jeszcze logiem Talku jest ze wszystkimi podpisami reprezentantów polskich, którzy grali na Eurobaskecie na Słowenii. A ta druga już z nowym logiem Talku jest z podpisami wszystkich reprezentantów Polski z udanego Eurobasketu we Francji. A gdzie były te flagi? W jakich krajach? Na Słowenii i we Francji. I
ta starsza była jeszcze w Vitro z tobą. No. No, tak. Była no. Na meczu Detroit Pistons z Miami. To no. Prawda. Niestety z Detroit przegrało, ale było. Chyba on Detroit teraz w miastach spędziłem. No na razie dwa przegrane z tego co chyba widziałem. Dzisiaj, że wczoraj przegrali. Wczoraj przegrali, no... Było jest... No. Nic to zrobić. No zrobię sobie jak dotąd wszyscy przegrywają, więc... No ale idzie, się... ale zaczęli ładnie. Nie, no właśnie będą jakąś tam chyba liczącą się siłą na wschodzie, a ten wschód nie jest taki mocny. I oni rzeczywiście z tą swoją grą, jak są tak fajnie poukładani, będą mierzyć na pewno w playoff i w pierwsze 4 miejsca. Myślę, że półfinał na wschodzie jest ich przy takiej grze. A my już kończymy to spotkanie, bo mamy planszę. Może do NBA wrócimy przy kolejnym meczu. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I jesteśmy przy meczu Stowarzyszenia Polfarmy z Oshii PJ Sports Team. Właśnie rzucił Tomek Użlis, wyprowadza piłkę, Piotr Gwil... O, no widzimy Piotra. Samuiłę. Maciej Szymański przy piłce. Podanie i trójeczka Józef Jaka. Przemysława. I co? I mamy statystyki z tego meczu. Stowarzyszenie Polfarma wygrało 70-34. A wyniki w kwartach były, Sergio? 19-11 dla Polfarmy. W pierwszej kwarcie 21-0, no totalna miazga dla Polfarmy. Trzecia kwarta 9-6 dla Polfarmy i ostatnia czwarta kwarta 21-17 dla Polfarmy. No druga kwarta, kurczę, no to było chyba już zabójstwo. Jeżeli chodzi o wyniki indywidualne w drużynie zwycięskiej, 22 punkty Tomasz Użlis, 16 punktów Kasper Czapski i 11 punktów Przemek Józefiak i 10 punktów Gniew Kozieliński, 5 punktów Łukasz Domachowski. Zobacz, patrz jaki pas, patrz, widziałeś? Józef wybrał wylatującą piłkę za linię boczną i od razu podał do Tomka Użlisa na kontrę. Piękna akcja. Oj. Się nie dzieje? Oj, tutaj. No tak, no Łuki do Machowki. 3 punkty, proszę. Gniewko. No dużo wniósł Gniewko. Nie, Gniewko jest super. Super grek. Brakowało im takiego wysokiego zawodnika grającego pod koszem. No tutaj zabrakło jeszcze Przemka Bielanowicza i Maćka Ciekanowskiego w tym meczu. To by była pełnia składu. I cóż. Ja jeszcze powiem może o wynikach drużyny. Oshii, Rafał Ostrowski 10 punktów, Piotr Boniński 7, Patryk Nagórski 6, Wojciech Suła 6 i Piotr Lewandowski 5. A możesz powiedzieć o procencie gry za 3 punkty Oshii w tym meczu? Rzuty za 3 punkty, jeżeli chodzi o drużynę, tak, procent był 21%. A przepraszam, o drużynie 8. Tak, 19% mieli za 3 rzutów, 5 trafionych, 26 oddanych. No tak. No tak, ale nie ma, nie, no siwy jest przecież. Nie, no mówię, to gracz na Piotrka. Teraz porównując z Polfarmą, Polfarma podobny procent, 21%, 3 trafione z 14 oddanych. Nie rzucili, nie próbowali rzucić tam trójeczek. Ale 3 weszły, co też, jeżeli chodzi czy o farmę... Ja nie bez powodu mówię o tym procencie, bo to będzie ważne przy komentowaniu drugiego meczu ekipy Oshii. Pewnie chodzi ci o to, że zaczęli mi rzucać za 3. Tak, dokładnie. W drugim meczu zupełnie zmienili strategię, że nie siłowali się już z tymi rzutami za 3. Wygrali mądrzej, bo ja to Patrykowi powiedziałem po tym meczu przegranym z Polfarmą, jak wychodziliśmy z sali, bo to był ostatni mecz w sobotę, że jak miałbym stawiać na kogoś
w niedzielnym meczu Bolmetu z Oshi, to postawiłbym na Bolmet. To chyba trochę ubogło Patryka. Ale nie wiem czyja to jest zasługa, tak? Jeżeli chodzi o to, że chłopacy zmienili troszeczkę styl gry. Być może to jest zasługa Patryka. Tego nie wiemy, bo nie wiemy, co się dzieje tam u nich na ławce. Ale to, no, strategia się powiodła, wygrali z Bolmetem. No ale wybiegamy, tutaj powinniśmy się cieszyć grą Polfarmę, tak jak oni się tutaj cieszą na boisku. No ale jeżeli mówimy o tych trójkach, jeżeli chodzi o Polfarmę, to Polfarma zawsze też ich mocną stroną były te trójki, a patrząc po tym meczu, też 3 trafione z 14 oddanych, 27%. Tego nie widziałem, bo mnie gdzieś tam nie było, coś mi umkło, a to była taka naprawdę akcja niefajna, bo Rafał grał strasznie no, ramieniem, no tam się to mocno zdenerwowało. No, ale później Tomek zareagował mi tak jak powinien. Chciałem powiedzieć, że Tomek się bardzo fajnie zachował, bo pod tym słabym dyskwalifikującym, jak się zaczęły zawody, przeprosił. No i zachowanie super. No, tych punktów jeszcze trochę będzie. Znaczy, Polfarma też takie emocje, no, nie wiem, czym to jest spowodowane. Bo oni w momencie, kiedy grają o punkty, to oni stawiają bardzo mocną obronę. Bardzo mocną obronę na granicy faulu. I zwróć na to uwagę, że oni wszyscy grają tak jak Klapi. Tak jak Klapi, tak jak Piotr. I dlatego to budzi takie emocje, bo to jest wszystko na granicy faulu. To jest strasznie denerwujące dla drużyny w ataku. I no, wtedy się zaogniają sytuacje. Dlatego ja w waszym meczu starałem się widać każdy kontakt, żeby nie było już takich rzeczy. Aptekarsko. No tak, aptekarsko, żebyście się nie pozabijali. Ja wiedziałem, że mam przecież... ja sędziuję sam, nie jestem super zajebistym sędzią. I sędziuję z osobą, która gwizdę pierwszy czy drugi mecz na boisku, no to sorry. Ja sam nie dam rady gwizdać normalnych przewinień, tak żebyście sobie mogli pograć. Oczywiście, że wam przeszkadzałem, bo taką strategię objąłem na początku meczu. Bo jak się sędziuje, no to trzeba trzymać taki sam poziom przez cały mecz gwizdania. No i mamy planszę, nie pogadaliśmy o NBA, no ale co już może wrócimy do NBA później. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I już mamy niedzielny poranek, podrzut, wygrywa, piłkę trzyma Etman, podaje do Krzysia Linka. Kamera nie nadąża za akcją, a tu właśnie trójka Krzysia Linka, Krzysiu Link. W niedzielny poranek szalał, najwyraźniej się wyspał, zdobył 22 punkty w tym meczu. Zagrał genialnie, ale niestety sam nie pociągnie naszego zespołu do wygranych z Davisami. Trzeba nam czegoś jeszcze. Właśnie widzimy. Krzysiu Link szaleje. No cóż, wynik 53-41 dla Devilsów w kwartach remisowej. Pierwszej po 17 punktów, 10-7 w drugiej dla Devilsów. Trzecia kwarta nas zabiła, bo było 17-6 i w czwartej kwarcie troszeczkę odrobiliśmy, 11-9. Wygraliśmy tą kwartę, czyli wygrało starci panowie. Jeżeli chodzi o zdobycze punktowe. No to tak. W drużynie wygranej 16 punktów, Dawid Topolski 14, Piotr Rosół 7 punktów, Piotr Borys 6 punktów, Dominik Kaszubowski, Michał Sejdowski 5 punktów, Jarosław Kuba 3 punkty i Michał Korsak 2 punkty. W drużynie przegranej, starsi panowie, no Krzysiu Link, 22 punkty, no ciągnął, ile mógł. Następny był Łukasz Musiał, 5 punktów, Michał Myński, 5 punktów, Darek Bejrowski, 4 punkty, Marcin Esmański, przepraszam, 3 punkty i Tomasz Sosnowski, 2 punkty. Musi trójka, jest! O, 83, numer na koszulce! Do Musi! Tata, za 3. Tam trzeba dojść. Zobacz, jak on tu rzucił! Jak on tu rzucił? Nie wiem, jak on tu rzucił.
Nie mówić, to będzie rok planeta. Planetarny rok. Nie no, Krzysiu, szalał. A powiedz mi, bo widzę tutaj, nie widziałem się na żadnym meczu, a widzę tutaj, że był wpisany, a nie był, Bartek ma wypił. No to jest nasza cicha broń. Aha, czeka się na niego, a co się dzieje? Nie wiem. On działa na zapleczu cały czas. Czwarta brygada. Aha. Nie zdradzisz nam? Nie. No dobrze. No, no, to jest nasza tajna broń. Zawsze z ręką do Piotrka Borysa. Planet czeka na piłkę? Dostanie ją? Nie. Lloyd za dwa. Takie piękne punkty. Znaczy nie piękne. Nie mieli... Zobacz, krzyk uszalał. Zobacz, widzę, no, widzę. No, o, ja tam się nawet pokazałem. Ten broń jest... mówię tutaj o Krzysiu. Mieliście pozyskać centra. No mamy, przecież grał w pierwszym meczu, a Adrian Borys. No. To był nawet punkt. A tu go nie ma. Tu go nie ma, no bo on zmianówkę ma. Aha. No pomógłby, tak, w walce z tym. No tak. Z wzrostem. A to są rzuty wolne po moim falu. Tak powiem, starałem się zostawić Rosa na ziemi. Pytając go do ramiona przy ulicy. No ty masz takie dziwne czasami. Ciche zagrania w tył tam. Żeby nikt nie widział. Oj, tam nauczy się od rodziców, od najlepszych. Zobacz, jak pilnujemy. O, gdzie? Statycznie coś tak. Dobra. Dobrze, to zobaczysz. Eli walczy. Pięknie mi. Zobacz, jaki pas Radka. Radek nam się o wiele... znaczy... zrobiłem tak. Radek nam się bardzo przydaje. I nam się przyda na pewno bardzo dobrze. O! Musimy jakoś tam wykombinować minutę dla Radka. No właśnie. Widzę Rosa? No potwór. To kombinuj minutę za Radka. Jedną, dwie, trzy. Eddie za trzy! Piękne! To będzie? Pięknie, Misiu. Ja będę, żeby kontuzje nie łapały, nie? Bo to też... problem, kiedy są z obsadą na mecie. Nie, na razie ten skład mam się tam jakoś w miarę jest zdrowy, silny. Jeżeli chodzi o debiutów, no... Raz wytrzymał mecz, to przede wszystkim to trzeba być... Dalej wziął? No prawie, że... To znaczy, że kolana... No czekaj, no zobaczymy minuty, tak? Jeszcze mamy czas. Cały mecz grał. On i Dawid. Nie, praca facet i Lloyda. Palce widzę. Tutaj przebiegł nam też nowo pozyskany w tym sezonie. Piotrek. Krzywka. Słoniu. Nie pomyliłem się, Słoniu. Będzie grał? No grałem, no ale to piłkarz ręczny, ma troszkę inne nawyki. No. Ale powiem ci, jak graliśmy latem, to zadziwiał nas swoją skutecznością. Roza. O! Tych punktów nie znali. A to padło? Dobił Krzysiu Link, ale... No to widać, że tam, no to... No właśnie, to jest tata, nie? On chodzi i rozdaje te piłki na prawo i na lewo i to tak, że to się kończy bardzo ładnie. No, mamy planszę. Dziękujemy ślicznie za słuchanie naszych wymówień.
Na razie. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I Wojtek chyba za dwa pięknie. I jesteśmy przy meczu Bolmer Owsi i PJ Sports Team. Radek styka za trójeczkę, pięknie, sędzia potwierdza. I cóż, coś tam już wspomnieliśmy o tym meczu wcześniej, we wcześniejszych komentach. Przy nagrodach. Był to jeden z ciekawszych meczów, stwierdziłeś. Tak. Przy nagrodach również. Osi wygrało 58 do 52. Przy zdobyczach punktowych Piotr Woliński 17, Rafał Kostki 13, Piotrek Lewandowski również 13 punktów, 9 punktów Michał Wrokosz, po 2 Wojtek Chyła, Maciej Glinkę i 2 kapitan zespołu Patryk Nagórski. A w drużynie przeciwnej, w drużynie Bolmetu, zachwytał jak zwykle Radek Styka 20 punktów, Tomasz Dębek 18 punktów, 6 punktów rzucił Kamil Ciacharowski, 4 Patryk Fijał i 2 Mikołaj Zwolicki i 2 oczywiście Marcin Plutowski. Kwarty. Przegrana pierwsza kwarta przez Osi 10 do 17. Druga wygrana i chyba ta kwarta zadecydowała o tym, że zwyciężyli w tym meczu 20 do 9. Później Bolmet gonił w trzeciej, wygrywając tę kwartę 12 do 8. I ostatnią kwartę wygrały już Osi 20 do 14. I tutaj trzeba powiedzieć tak, że o tych procentach rzutów za 3 Osi, bo to chyba był najważniejszy element tego, dlaczego wygrali, tak? No bo procent za 2 mieli na poziomie 405 punktów procentowych. Za 3 ograniczyli rzuty przy tych 20 paru próbach w poprzednim spotkaniu. Tutaj mieli raptem 14. 3 trafili, 21%. Podobnie to wyglądało faktem w Bolmecie, ale oni nie opierają się na trójkach, oni się bardziej opierają na jakichś tam wjazdach Radka Styki i czasami rzutach za 3 punkty Tomka Dębka i Patryka Fijała. I tu jest ta różnica, którą Osi zrobiło właśnie w rzutach za 2 punkty. No, te 40... no muszą popróbować popenetrować to pomalowane pole i próbować rzucać też pół dystansu i pod koszem. No tym bardziej, że mają zbiórkę, którą mi zapewnia Piotrek Lewandowski, siwy. Mhm. Siwy jest takim chyba z tych tczewian niewykorzystanych jeszcze przez żaden z zespołów, przez te 5 edycji talków. Jest chyba najlepszym zawodnikiem, który teraz doszedł i gra. No, z siwym gramy co tydzień na Dąbrówce, więc on robi duże postępy i ma też rzut. Czy nie, no bez dansu, bo to też trzeba powiedzieć. Znaczy on przede wszystkim grał kiedyś, on teraz po prostu dochodzi do formy. No. Co dalej? No to miał być najfajniejszy, najbardziej równy mecz. Najmniejsza różnica punktowa, 6 punktów. Tak. I proszę, bardzo fajnie gra Patryk. Cześć, spokój, śmiega. A tu, o, wróciłem. Bardzo ładna akcja. Lepiej się patrzy na mecze, które są na równi, zbliżonych poziomach, bo ta gra rzeczywiście jest ciekawsza, nie? Nie z tego jednej strony. No i pokazywamy samą obydwie flagi, nie tylko jedną. Trochę ciężko, jak po strojach nie mogę dojść i widzę jakieś problemy, tam czytałem, z strojami. No właśnie nie wiem co tam, znaczy ja tak do końca nie rozumiałem Patryka, co on napisał, ale no, znaczy, jak dla mnie wynika z tego, że będą mieli nowe stroje. No piękny przechwyt Piotrka. No, chwilę. Chwilę zdobyta, nagrody, nie zapominajmy. Tak.
powiedz mi w Oshii, Tata Olszewski? No, ponoć cały czas się zapowiada, ale jeszcze nigdzie nie zobaczyliśmy go na parkiecie. Być może kiedyś dojdzie do skutku, że... Będziemy go widzieć. Że go zobaczymy na tym parkiecie talkowym. No, by to było szybciej niż później. O, Mikołaj Zwolicki, pa. Wejście, Radek Stekel. No, też się Mikołaj otwiera pomału, nie? No tak się chyba oswaja z takim graniem bardziej seniorskim, tak? No przecież nie zapominajmy, że Mikołaj ma raptem 18 lat. No i grał tylko w zawodach szkolnych, nigdy nie grał na jakimś tam poziomie klubowym, więc jego czas prawdopodobnie nadejdzie. Im więcej się będzie ogrywał w pełnoletni, będzie lepiej grał. A przede wszystkim mądrze gra. Nie widziałem za wielu meczów, ale... Znaczy nie, ma taką selekcję tego, co robi. Ma bardzo dobrą. Bo... Nie wiem, widziałem jakiś mecz właśnie i... Już tam coś poczekiwałem, żeby nie podawać w ruchu. A to właśnie nie krzyczałem do bolometowców, bo podawali po prostu w ruchu i to wszystko szło na przechwyt. Tak, przechwyt albo gdzieś tam za linię boczną. Czy to nie się było? Z morą taką te straty, takie bezsensowne są, nie? Dobrze, no to co, to kończymy opowiadki o tym meczu, bo widzimy, że skrót chyli się ku końcowi. O, Michał Brokosz z ekranami. No i koniec tego spotkania i tego skrótu. Przed nami już tylko jeden. Do usłyszenia. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. I ostatni skrót. Piotrek Samojwo kozłuje, podaje do Hipcia. Hipcio za 3! I proszę. Tak nam się rozpoczął ostatni z niedzielnych meczów. Rafał Roik, ciach. Spotkały się biało-zielone dwie drużyny. Tak jest. Drużyna Prokamu, TTZ i drużyna Dream Teamu. Spotkanie zakończyło się sukcesem dla drużyny Prokamu, która zdobyła 93 punkty i Dream Team ze zdobyczą podstawową ilości 33 oczek. Tak, pamiętam te teksty. Nie dajcie im wejść na setkę! Nie dajcie im wejść na setkę! Drużyna Dream Teamu w okrojonym składzie, bo zaledwie 6 zawodników, a drużyna Prokamu, pomimo że był to niedzielny mecz z rana, stawiła się w pełnym składzie, 9 osób. Jeżeli chodzi o zdobycze punktowe, to drużynie Prokamu pełen wachlarz. Pierwszy raz wszyscy zdobyli po jakieś punkty. W tej czołówce najlepszych zawodników mniej więcej punkty się rozłożyły porówno. Najwięcej punktów zdobył Piotrek Samujło, 16. Tomasz Smykowski, 15. 15 punktów Kamil Laskiewicz. 12 punktów Tomek Hibner. 10 punktów Tomek Lange. 6 punktów Bartek Kosmaczewski. 6 punktów zdobyłem ja nawet. I 2 punkty Paweł Samujło. Jeżeli chodzi o drużynę Dream Teamu, no to tak jak powiedziałem na początku, Rafał Roik, 15 punktów. Tak jak mówię, że w sobotę się nie mógł otworzyć. No, tak, złapał. Tutaj sypał skuteczność na poziomie 53%. Osobiste 100%. Jak widać, udział w meczu nie przeszkadza na to, żeby porozmawiać z narzeczoną, żeby przyjrzeć się dziecku. Generalnie mecz sobie, o, życie sobie. I Rafał Roik. Tak, pięknie. No, ja chciałem ten, ja chciałem to, co ja zauważyłem podczas tych pierwszych czterech naszych spotkań. Chciałem pochwalić Tomka Smokowskiego, bo Tomek Smokowski tak jak miał problemy z graniem i z, że tak powiem, otwarciem worka na punkty i dobre zagrania w
edycji czwartej, bo w piątej nie grał chyba w ogóle. Nie. To teraz gra rewelacyjnie. Nie, bo TCZ nie grało w piątej edycji. W piątej edycji czterech bodajże zawodników z TCZ przyszło do Prokamu. No reszta wylądowała gdzieś tam w teamie. Tak. I basket i w Dream Teamie, tak? No Piotrek i Rzepa. I Rzepa. No i Rzepa został. Rzepa żenił się, jak to Rzepa. No i musiałoby tam cała rodzinka wyjść, pójść, żeby go, tak powiem, wyciągnąć. Tak. No a tutaj się stało tak, że pozostali i zawodnicy... Pozostali zawodnicy, którzy grali w TTZ. No zdecydowali się, żebyśmy zagrali wspólnie i tak też powstał zespół Prokam z dopiskiem TTZ. Jak on kupuje? Yeah. Tomek Kinder ma taki spokój przy tych trójkach. O, wspomniany Tomek. Tak, Tomek rewelacyjnie gra w tym sezonie. No na razie tak na lajcie, bez spinki, tak? No nie, no ale jemu nie siedziały szuty. Przez całą czwartą edycję nie mógł dorzucić do kosza. Ta piła się gdzieś odbijała, nie wiadomo gdzie. A teraz gra rewelacyjnie, no. Tfu, aby nie zapeszyć, tak? No właśnie, nie zapeszajmy. Tak jest, Rzepa! Kamil Lawkiewicz. No my też przytrafiło się. Na szczęście przy tych dwóch teraz meczach mieliśmy też okazję się trochę zgrać, tak? Bo nie zawsze jest okazja w tygodniu poćwiczyć razem, nie? Głup tam coś próbował przybronić. Najszybszy człowiek świata. Mateusz Papi. Mateusz Pitbull. Pitbull Papi. Tak jest. No. Bartek nie tam, nie rzucaj inaczej. Zawsze mi Rivers. Tak, zawodnik podkoszowy. I tak sobie zmieniła atmosferę. Ten meczek. Nie było żadnych problemów, zobacz. Ani kontrowersyjnych decyzji nie musiało być. Zobacz. No, nikt nikogo nie fauluje. Fauli w tym meczu drużyna Prokamu 5, a fauli zespół. A Dream Team 6. No to jedyny punkt Pawła właśnie przed chwilą. No Paweł miał... Paweł jest najlepszy. Miał, tak, taką zgranie. Że całe wakacje no, nie pogrywał nigdzie. I teraz wraca. No, Tomkowi Laska musiał pomóc. O, tu następny przeciąg. Karol. I co, no, jako że to już ostatni mecz i też chyli mi się ku schyłkowi tego skrótu, ja bardzo chciałem podziękować za udział dzisiejszym pomalowanego Adama Wiseckowskiemu. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo było mi miło. I zapraszamy na kolejny tutaj weekend rozgrywkowy. Szykują się naprawdę bardzo ciekawe mecze. Tak, bo będą mecze Starki Panowie Pro Farma, będą mecze Prokam Devils. Także będzie niezły hardcore. No i będzie miodno. Będzie miodno. Zapraszamy. Tak, będzie słodko, bardzo ładnie i przyjemnie. I zapraszamy również do uczestnictwa spomalowanego następnych gości, żebym nie musiał was za uszy wyciągać. Na razie. Na razie. Liga broni, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi.